Siemanko, z tej strony Konerski, a to jest moja tarcza balistyczna. Pomysł zrobienia tarczy balistycznej zrodził się już jakiś czas temu. Oczywiście chodziło o to, żeby mieć taką tarczę do zabaw airsoftowych, no i do treningu. Na początku, zanim zacząłem ją robić, poszperałem po necie. Może ktoś oferuje taką tarczę za jakieś rozsądne pieniądze, no ale niestety nie znalazłem żadnej konkretnej oferty. Dlatego postanowiłem ją zrobić samemu. Tarcza balistyczna jest wykorzystywana głównie w operacjach policyjnych, gdzie trzeba najpierw napastnika złapać. W naszym sporcie airsoftowym także tych tarcz używamy w C-Kubie. No, nikt nie będzie latał po lesie 20 km z tarczą na plecach, która waży powiedzmy 12 czy 15 kg. Użycie takiego środka troszeczkę wymusza na nas inny sposób działania. Tarcza balistyczna zawsze z przodu, cała reszta chowa się za tarczą, każdy pilnuje swojego sektora i to może dać naprawdę bardzo dużą przewagę. Tak jak wspomniałem, moją tarczę balistyczną zrobiłem samemu. I do tego zadania potrzebowałem kilku narzędzi, no i oczywiście kawałka blachy. Taki kawałek blachy możecie kupić w markecie budowlanym, w Metal Zbycie, w jakimkolwiek innym sklepie, który oferuje taki asortyment. Arkusz blachy, który ja wykorzystałem, kosztuje 100 kilkanaście złotych. Jest to blacha o grubości około 1,5 mm. Oczywiście całą robotę rozpocząłem od wycięcia konkretnego kształtu. Do tego zadania oczywiście zwykły flex, najzwyklejsza tarcza do cięcia metalu i troszeczkę precyzji. Chodziło o to, żeby złapać ten kształt i żeby był on równy, symetryczny, żeby wyglądał przyzwoicie. Po wycięciu wziąłem ten fragment blachy do ręki i już się okazało, że ten fragment waży około 3,5-4 kg, więc już to już było troszkę, a to jeszcze nie wszystko. Kolejnym krokiem było zrobienie zewnętrznej osłony tej tarczy. Zrobiłem to w zasadzie na tej samej zasadzie, tylko wyciąłem trochę inny kształt. Po wycięciu tych formatek trzeba było oczywiście wszystko wyszlifować, żeby nie było żadnych elementów, przy których można byłoby się zaciąć. Następnym etapem było złączenie tych dwóch elementów ze sobą i wymyśliłem sobie, że wystarczy zwykłe wkręty do blachodachówki, skręcimy to razem, z drugiej strony obspawamy i to będzie trzymać. Po zakończeniu spawania od strony wewnętrznej wszystkich tych wkrętów do blachodachówki przyszedł czas na zrobienie jakiegoś uchwytu, żeby swobodnie można było to nosić w ręku. Więc wymyśliłem sobie, że zrobię go z dwóch zwykłych płaskowników plus zwykła rurka ze stali nierdzewnej. Wszystko zostało przyspawane do blachy, no i tak powstał uchwyt. Po zrobieniu tego wszystkiego przyszedł czas na zrobienie jakiegoś okienka, żeby można było obserwować cele zza tarczy, żeby nie trzeba było się za nie wychylać. Wystarczyło wziąć do tego zwykłą szlifierkę kątową i taką samą tarczę do cięcia metalu i wyciąłem sobie równiutko 10 na 12 cm okienko, które pozwala właśnie obserwować cele, no i trzeba będzie włożyć jeszcze tam jakąś pleksę. Po skręceniu tych wszystkich śrub ze sobą i zrobieniu kolejnego testu okazało się, że fajnie by było zrobić tam jakiś uchwycik, żeby zamontować pasek, trochę odciążyć tą tarczę, bo w pewnym momencie się okazało, że sama tarcza waży około 7 kg. Więc zostały przyspawane zwykłe mocowania do rurki dwójpółcalowej, hydraulicznej, które w zupełności wystarczą do tego, żeby zamontować taki właśnie pasek. Jeszcze przed malowaniem przyszedł czas na pierwszy teścik, czy rzeczywiście tarcza jest dobrze złożona, żeby potem nie było grzebania jeszcze dodatkowego przy tym wszystkim. No i okazało się, że nie jest. Wkręty, które zostały zastosowane, zostały obspawane, nie trzymały tak jak powinny. Wystarczyło walnąć kilka razy trochę mocniej młotkiem i one wypadały, więc musiałem je zastąpić czymś innym. Więc wszystkie wkręty zostały usunięte, dziury zostały troszeczkę powiększone i w środek zostały wsadzone śruby, które są skręcane z dwóch stron, końcówki zostały ucięte, wyszlifowane, w środek został zastosowany klej do gwintów po to, żeby to wszystko trzymało się jeszcze lepiej. Kilka stuknięć młotkiem później trzeba było zabrać się za malowanie. Jako podkład użyłem zwykły podkład czarny, matowy, antykorozyjny, żeby to wszystko lepiej się trzymało i żeby to nie łapało korozji. Jedna butelka w zupełności starczyła na pokrycie całej tarczy z dwóch stron i jedną warstwą. Zaraz po wyschnięciu warstwy antykorozyjnej przyszedł czas na lakierowanie powierzchni. Do tego zadania wziąłem specjalnie robioną w lakierni farbę, którą zrobiłem na zamówienie. Taka puszka kosztuje 45 zł, ale naprawdę było warto. Jedna puszka takiej farby w zupełności pokryła cały front naszej tarczy i jest na tyle odporna, że nawet uderzenie kulki nie robi na niej wrażenia. Kiedy tarcza już wyschła, kiedy już wszystko było pomalowane, przyszedł czas na wykończenie krawędzi. Do wykończenia krawędzi wykorzystałem zwykłą, najzwyklejszą uszczelkę krawędziową, którą stosuje się na przykład w motoryzacji do wykończenia krawędzi drzwi, żeby się nie obijały o nic. W środku jest specjalny klej, który wystarczy odczepić czerwoną tasiemkę
i nałożyć na krawędź takiej blaszki, w zupełności wystarczy i naprawdę dość mocno trzyma. Kiedy wszystko było poskładane, wziąłem sobie części, które mi zostały z tego projektu, kawałek blaszki, wziąłem sobie tą pleksę, którą zastosowałem tutaj w tej tarczy, no i postanowiłem sobie zrobić taki mały teścik, jak one wytrzymują. W pierwszej kolejności strzeliłem sobie do zwykłej blaszki z kilku replik, oczywiście z M4 od Specny, strzeliłem z AK-74 w okolicy 400 tam kilkunastu FPS-ów i nie było na niej śladu, kulki się po prostu rozpryskiwały, więc wziąłem wiatrówkę Hatsana TG AirTact QE, strzeliłem ze śrutu przeznaczonego do penetracji i co najwyżej zrobiło tylko małą wgniotkę, nic więcej się nie stało, więc to była tylko jedna warstwa tej blachy, tu mamy zastosowane dwie warstwy, więc spokojnie, nic nie przejdzie w tym kalibrze oczywiście i w tej mocy, powiedzmy do 17 Juli, nic nie przejdzie przez tarczę. Niestety pleksa, którą użyłem w pierwszej kolejności, mnie zawiodła, wystarczył zwykły strzał z pistoletu około 350 fps i zrobiły się dziury. Okazuje się, że 2 mm zwykłej pleksy jest zbyt mało, więc docelowo zastosowałem 5 mm pleksę, która już w zupełności wytrzymuje wszystkie strzały. Jak sami widzieliście na początku tego filmu, wzięliśmy ją sobie na nową miejscówkę, na próbne strzelanie, wzięliśmy sobie z nią, poćwiczyliśmy troszeczkę, no i naprawdę muszę wam powiedzieć, że to była super zabawa. Mateusz praktycznie przez cały ten czas ją dźwigał ze sobą, bawiliśmy się jakieś półtorej godziny i mówił, że troszeczkę tam przy ściance, tam jedna ze śrub troszeczkę ociera o rękę, więc wypadałoby jakieś rękawiczki między sobą, ale tak, nie miał zastrzeżeń. Nie jest to cud techniki, to jest zwykły kawałek blachy z pleksą skręcony razem ze sobą i pomalowany, polakierowany, ale do naszych zabaw jak najbardziej wystarczy. Więc teraz przydałoby się zrobić porządny test takiej tarczy i tutaj mam dla was propozycję. Otóż chciałbym tą tarczę oddać za darmo osobie lub grupie airsoftowej, która bierze czynny udział w strzelankach ASG i przeprowadzi taki test. Test, w którym możecie zrobić wszystko, co chcecie z tą tarczą. Najważniejszym warunkiem jest, abyście po otrzymaniu tarczy zrobili krótki filmik i kilka zdjęć. Wraz z krótkim opisem wysłali do mnie, abym mógł to zamieścić w kolejnym materiale. Aby otrzymać tą tarczę, zapraszam na mój fanpage, gdzie linka znajdziecie na dole w opisie. Pod postem możecie wrzucać filmy i zdjęcia z waszych gier ASG. Forma jest dowolna i osoba, której materiał nas najbardziej zainteresuje lub rozśmieszy, będzie mogła liczyć na otrzymanie tarczy do testów. Natomiast jeśli nie interesuje cię Airsoft ani tarcza, udostępnij proszę ten film. Może któryś z twoich znajomych będzie zainteresowany właśnie taką tarczą. Dziękuję wam za oglądanie. Cześć.